wzrosła, no, potrzebuje też obrońców, a nie tylko napastników, bo jeżeli chodzi o strzelanie goli, to turecki klub nie ma z tym większych problemów. I te rozmowy na pewno były już wcześniej prowadzone. Oczywiście nie jest to dobra wiadomość dla kibiców, ale chyba dla samych piłkarzy to jest awans sportowy. Piotr Bożek w tym sezonie był głównie rezerwowym i tak naprawdę jego kontrakt kończył się już trochę nietypowo na październiku i piłkarz chyba sam sobie zdawał sprawę, że nie jest w stanie wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. No inaczej ma się sprawa z Pawłem Broszkiem, który nawet jak nie jest w formie, to zapewnia Wiśle kilkanaście goli w sezonie. Jego będzie trudno zastąpić, tym bardziej, że Wisła zawsze od przynajmniej 10 lat miała piłkarza, lub dwóch piłkarzy, jak Frankowski czy Żurawski, którzy byli znakomitymi snajperami. Teraz w kadrze bez Pawła Broszka trudno takiego znaleźć. No, trzeba liczyć na to, że dyrektor sportowy Stan Walks, czyli dosyć doświadczony były piłkarz, ma rozległe kontakty i uda mu się tą lukę zapełnić, ale na pewno nie będzie łatwo. Ja myślę, że to był dobry interes dla Trabzonsporu, bo jak wszyscy opowiadają, lewych obrońców czy lewonożnych pomocników, bo Piotrek jest uniwersalnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o lewą stronę, zawsze szukają kluby i Piotrek na pewno nie kosztował zbyt wiele, mówi się o 2000 euro, to dla Trabzonsporu nie byłaby duża kwota, a kończy mu się kontrakt i dla Wisły też była to okazja, żeby, właściwie ostatnia okazja, żeby zarobić na Piotrze Broszku. Tam chyba jest jeszcze większa presja, zwłaszcza ze strony kibiców. Zatem też jest większa rywalizacja w składzie i to też o tym trzeba pamiętać. Zwłaszcza dla Pawła Broszka to będzie duże wyzwanie, bo jednak tych wysunięty napastnik to gra jeden na szpicy, a tak tutaj był Paweł zawsze wystawiany. No tak jak mówię, Piotrkowi będzie łatwiej, bo może grać i na lewej pomocy, na lewej obronie. Także przed nim być może łatwiejsze zadanie. No akurat w Trabzonsporze piłkarze z Wisły, tak? Bo to wszyscy byli z Wisły, akurat piłkarze radzili sobie. No i chyba trzeba kciuki, że i braciom Broszką się powiedzie. Wisła latem straciła całą obronę, to wszystkich czterech podstawowych obrońców odeszło. Początek był bardzo, bardzo kiepski, no ale jednak Wisła jakoś sobie poradziła i jest tym wiceliderem. No a teraz dokładając braci Broszków i Mariusza Pawełka, któremu kończy się kontrakt i nie zostanie przedłużony na 99%, ta Wisła z górnym sąsiednim sezonie straciła 7 podstawowych zawodników. No to jest ponad połowę zespołu. I być może, znaczy jest to rewolucja po prostu, która chyba w tym momencie właśnie zakończyła z odejściem braci Broszków. No i teraz wszystko przed trenerem Maskantem i jego rodakiem, dyrektorem sportowym, by znaleźć.